Na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zastanawiają się, czy Ania z Zielonego Wzgórza była lesbijką. Gazeta Wyborcza kanceluje W pustyni i w puszczy. Stasia Inel. E, sugerując, że ta lektura może powodować poczucie, że biali są najlepsi. Jak daleko zajdą w tych skrajnie lewicowych debilizmach znanych z Zachodu, gdzie niszczy się pomniki ojców, założycieli ich państw, gdzie usuwa się lektury z bibliotek, dlatego że nie są poprawne politycznie? Może zmienią książki, może zmienią lektury, nie wiem, dzieci z Bulerbin będą, będą zmieniać płeć, będą dziećmi trans. Dzieci zamiast w hymnie Marsz-Marsz Dąbrowski będą się uczyć Marsz-Marsz Dąbrowskiej. Dobrze, że wyborcza nie dotarła, że jedną z lektur jest pamiętnik czarnego noska. Lewactwo powariowało i niech spierdziela od polskich dzieci.